Przy tak nakrytym stole ja zawsze przygotowuję sobie bufet, tak jak tutaj, i na bufecie ustawiam dania. A na jakiej porcelanie możemy podać dania? A więc przede wszystkim ryby, na przykład smażone, podajemy na takich półmiskach podłużnych. Te półmiski się różnią od półmisków do mięs, od półmisków do wędlin, bo są podłużne. Dodatkowo do takich półmisków podajemy sztućce serwisowe do ryb. Mniejsze jakieś dania z ryb, na przykład jeśli będziemy mieli łososia wędzonego, możemy podać na takim półmisku, właśnie w takim kształcie ryby, ciekawym. Pamiętajmy też, żeby do półmisków dokładać sztućce serwisowe. W tym przypadku będzie to duży widelec serwisowy. W mniejszym tego typu półmisku, ten półmisek nazywa się rawielka, podawane są na przykład śledzie i mniejszy też widelec serwisowy. Rawielka charakteryzuje się tym, że ma wysoki kołnierz, tak? Bo jeśli podamy klasycznie śledzie po polsku, no to wtedy wiadomo, że mamy olej, mamy cebulę i ten kołnierz musi być z półmiska podniesiony. Możemy podać również sałaty, na przykład z tuńczykiem. Wtedy podamy w takiej salaterce, dodając do tego sztućce serwisowe, a więc widelec do sałat i łyżkę do sałat. Bardzo często w naszej tradycji jest podawanie grzybków, na przykład marynowanych. Wtedy możemy podać w takiej salaterce, obowiązkowo podając tego typu widelczyk. To jest widelczyk właśnie do grzybków i do pikli. W tym roku przygotuję również omastę z grochu, coś takiego bardzo wyjątkowego. Wtedy do takiej omasty trzeba podać tego typu nożyk, żeby można było tą omastę smarować, najlepiej na pieczonym przez nas chlebie żytnim. Na pewno też pojawi się sosierka i pamiętajmy, bo tutaj bardzo często popełnia się błędy. Sosierka to spodek, sosierka i łyżka do sosu. I zawsze, proszę Państwa, przekładamy sos, w tym przypadku olej rzepakowy z cebulą, będziemy przekładać łyżką na talerz główny, a nie przelewać w ten sposób. Sosierka nie służy do tego typu przelewania sosu, tylko do przekładania łyżką. Jako ciekawostki powiem Państwu, że można też mieć takie wyciskacze do cytryn. Podajemy cytrynę bardzo często, bo mamy dużo ryb, więc trzeba ją wycisnąć. Wycinamy taki klin z cytryny, układamy sobie w taki wyciskacz. Wtedy łatwo nasz gość sobie wyciśnie cytrynę. I na koniec coś słodkiego, coś wyjątkowego, a więc jeśli to będzie ciasto, które mamy posypać cukrem pudrem, to taka łyżeczka do cukru pudru na pewno nam się przyda. A być może Państwo już macie, a nie wiecie do czego, to akurat będzie na Wigilię przydatne.